Witajcie majstry. Dziś będziemy sprawdzać naszą posadzkę na nierówność. Dziś pogadamy, jakim urządzeniem trzeba sprawdzać posadzkę w podpłynnej, co mówi książka, co mówi norma 18.202 i jakim urządzeniem lepiej sprawdzić podkład płynny. Jedną z najważniejszych prac przygotowawczych jest sprawdzenie podłoża pod kątem przydatności do wykonania podkładu podlogowego. Do oceny nierówności należy zastosować normę DIN 18202. Ponadto należy podłoże sprawdzić pod kątem następujących wad i usunąć je. Najulubiony temat wszystkich inwestorów to jest sprawdzenie posadzki na nierówności, czyli dopuszczalne tolerancje zgodnie z normami DIN 18202. A ta norma twierdzi, że musimy przy sprawdzaniu szukać uśrednioną wartość nierówności. Najpierw sprawdzimy posadzkę niwelatorem. I nawet w idealnych warunkach urządzenie pokaże swoją tolerancję w parę milimetrów. A tylko taka prawda, że ten niwelator tylko dla wyznaczenia punktów. Następny to laser. W ogóle, laser to najulubione urządzenie rzeczoznawców, które sprawdzają posadzki. Ależ laser rysuje tylko linie. Laser nie wyznacza płaszczyzny. I widzimy, jak bardzo pięknie, jasno i wyraźnie mój laser odrysuje linie na ścianach. W zależności od kwasu lasera i jego dokładności, jednak w pomieszczeniu powyżej 10 metrów maksymalne wahanie linii będzie na poziomie minimalnej tolerancji podkładów płynnych. Jedyne prawidłowe urządzenie do sprawdzania posadzki poziomu to jest 2-metrowa poziomnica. Niemiecki Instytut Normalizacyjny twierdzi, że właśnie do sprawdzenia podkładu płynnych służy poziomnica 2-metrowa. Czemu poziomnica 2 metry? Ona dobrze imituje wieloformatowe podkłady. Deska wielowarstwowa, ceramika, podkłady winylowe. Każdy z tych materiałów ma swoją wymaganą tolerancję równości podkładu. Ale tych parametrów warto szukać w technologicznych kartach przygotowania podłoża, na przykład wylewka samopoziomująca, frezowanie, szpachlowanie. O każdym z tych zabiegów obiecuję zrobić dokładny filmik w przyszłości. Wszystkie normy i tablice brałem z książki Systemy podlogowe KNAUF na bazie komponentów stosowanych do produkcji płynnych podkładów podlogowych K. Sentials. Stosuję ich codziennie na budowie. Nagrywam najciekawsze i pokazuję Państwu. Tą książkę, czyli Biblię posadzkarza, dostałem na szkoleniu teoretycznym i praktycznym dla wykonawców systemów podlogowych KNAUF. Wpływ na równości posadzki ma nie tylko dokładność urządzenia, ale czynnik ludzki, konstrukcja budowy, warunki atmosferyczne, wady obranego materiału, wady podkładu termoizolacyjnego, styropian, pianobeton, styrobeton, styropian w płynie, skurcz materiału i inne. W przyszłości obiecuję podawać jak najwięcej informacji dotyczącej podkładów płynnych, bazującej na doświadczeniu oraz danych technicznych. Życzę wszystkim powodzenia, do zobaczenia wkrótce, czołem!